Hej, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam lalkę Barbie z serii Bądź kim chcesz. W tej wersji jest ona łyżwiarką. Jest ona przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Barbie w tym wydaniu jest łyżwiarką. Oprócz tego, że ma piękny strój, który odpowiada temu sportowi, do zestawu został dołączony też puchar, który sugeruje nam, że Barbie jest całkiem niezła w tym, co robi. Barbie ma bardzo ciekawą fryzurę. Jak widzicie, jej włosy są w takich dwóch odcieniach. W odcieniu piaskowego blondu, ale widzimy też takie srebrne pasemka. Włosy są dosyć sztywne. Widzimy, że część z nich zaczesana jest na bok. Z tyłu są one spięte w małą kiteczkę i zebrane do góry. Pozostała część włosów upięta jest bardzo wysoko w taki kucyk. Włosy są zakręcone, są bardzo sztywne, ale oczywiście jest to zrozumiałe, gdyż Barbie uprawia łyżwiarstwo figurowe, dlatego włosy nie mogą jej przeszkadzać i muszą być takie sztywne. Twarz Barbie prezentuje się dosyć skromnie. Ma ona usta w kolorze różowym. Jej oczy są podkreślone delikatnym różowym cieniem. Mamy też piękne, długie rzęsy. Spodziewałam się, że ten makijaż będzie nieco bardziej ostry, czy też taki bardziej wieczorowy, gdyż zazwyczaj właśnie łyżwiarki figurowe charakteryzują się takim właśnie makijażem. Barbie ubrana jest w specjalny strój do jazdy figurowej. Jest to swego rodzaju sukienka, ale połączona jest ona z body. Oczywiście dla jej komfortu, ale zaczniemy od góry. U góry sukienka zapinana jest na szyi. Mamy tutaj taką srebrną, ozdobną tasiemkę. Następnie widzimy różową siateczkę na dekolcie. Łączy się ona z dalszą częścią sukienki, która jest w kolorze fuksji. Jej górna część pokryta jest takimi błyszczącymi elementami. Widzimy tutaj również srebrne gwiazdki, a także srebrne kropeczki. Pozostała część sukienki jest bardzo króciutka. Mamy tutaj taką falbankę. Na nogach lalki widzimy różowe łyżwy. Są one wiązane. Dodatkowo widzimy też srebrne płozy, a także szycia. Ręce lalki możemy podnosić, a także rozkładać na boki. Niestety nie zginają się one ani w łokciach, ani w nadgarstkach, a szkoda, bo mogłoby się to przydać do różnych figur podczas jazdy. Kolejny problem to dosyć sztywne nogi. One również nie zginają się w kolanach. Na szczęście możemy je wyginać do przodu i do tyłu, a to już umożliwi nam tworzenie pięknych figur, dzięki którym Barbie zdobędzie puchar. Puchar dołączony do zestawu jest w kolorze różowym. Na podstawce widzimy symbol Barbie. Góra pucharu przedstawia nam taką oczywiście łyżwiarkę figurową, która robi figurę podobną do tej, którą przed chwilą Barbie wykonała. Myślę, że Barbie z serii Bądź kim chcesz, w której jest ona łyżwiarką figurową, spodobała się niejednej dziewczynce. Co prawda zestaw jest troszeczkę słabo wyposażony. Mamy tutaj jedynie dodatkowy puchar. Na szczęście lalka prezentuje się bardzo ładnie. Ma ona dosyć skromny makijaż, co nieco mnie zaskoczyło, gdyż w tej wersji akurat mogłaby mieć ona nieco mocniejszy make-up, ale oczywiście nie jest to jej wadą. Dodatkowo ma bardzo ciekawą fryzurę, która jest taka charakterystyczna dla tego sportu. Strój również jest bardzo ładny, myślę, że bardzo wygodny. Podczas robienia różnych figur na pewno Barbie będzie czuła się komfortowo. Bardzo żałuję, że nie zginają się jej ani ręce, ani nogi, co na pewno urozmaiciłoby możliwość wykonywania innych figur. I tutaj przez to mam troszeczkę trudność z oceną, ale chyba niestety dam jej 3 gwiazdki, gdyż jest tutaj trochę braków. Nie wiem, jeżeli się nie zgadzacie, to oczywiście komentujcie moje filmiki, jestem ciekawa Waszych opinii. Zapraszam Was także do oglądania moich innych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!